jak wrzucimy coś razem, zdjęcie, TikToka, cokolwiek, to jest, czy YouTube'a, jest wystrzał. Ludzie, jakby wtedy liczby się bardzo fajnie zgadzają, są bardzo miłe i cieszę się, że razem zamieszkamy i będziemy jeszcze mogli więcej wspólnego kontentu. Ludzie nas uwielbiają jako duet. Jakby razem uważam, że jesteśmy totalnie silniejszym bytem niż pojedynkę. Nie wiem, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że w tym roku, tak jak powiedziałem, nie chcę się spieszyć, wolę zrobić coś tak jak z TikTokami, wiesz o co chodzi? Mhm. Tak. Raz, a porządnie, tak. Niż jakieś buble, które gdzieś sobie zginą, wiesz, tak. W przestrzeni i byłaby to po prostu kolejna piosenka, kogoś z internetu. Totalnie poznałem siebie na nowo, totalnie poznałem Bruna na nowo i mój związek od tego czasu wygląda tak, jak zawsze powinien wyglądać, więc jest idealnie. Nazywam się Bartosz Seklecki, a dzisiaj w moim studio Jędrzej Urbański. Hejka. Dzień dobry, cześć. To teraz trochę porozmawiamy o twoim życiu i tym, co się dzieje. Mhm. I tak naprawdę zaczynając od programu Love Never Lies, no trochę czasu minęło. Tak. Właśnie, jak patrzysz z perspektywy czasu na to, co się działo w programie, no i przede wszystkim, czy było warto w ogóle wziąć udział w tym? Że to było najlepsze, co mogło mnie spotkać w życiu. Serio. Pod każdym względem i zawodowym, no bo zmieniło to moje życie o 180 stopni, jak i prywatnym, bo totalnie poznałem siebie na nowo, totalnie poznałem Bruna na nowo. I mój związek od tego czasu wygląda tak, jak zawsze powinien wyglądać, więc jest idealnie. Czyli mimo wszystko, że było tyle emocji w programie, było to warte swojej ceny? Tak. Było to warte swojej ceny, te wszystkie nerwy, płacze, łzy. Uważam, że wiele sytuacji, które by wyszły w życiu realnym, mogłyby się zupełnie inaczej potoczyć, a że wiesz, że byłem zamknięty z 6 osobami, nie miałem dostępu do telefonu, do mojej drugiej połówki, do świata, do znajomych, do rodziców. Miałem ten czas, wiesz, na przemyślenia, na ochłonięcie i tak dalej, więc to był zarobisty egzamin życia, samego siebie i związku. Tak, no myślę, że właśnie ten program daje możliwość wypłynięcia niektórych informacji, które czasami myślę, że w życiu prywatnym, gdybyś, nie wiem, siedział w domu, tak. Może by nie wyszły, a może by wyszły po jakimś czasie i to by się dopiero nagromadziło. Ale wiesz, na czym ten geniusz polegał? I ja mówiłem ekipie, że ja ich tak samo kocham, jak i nienawidzę, bo ten program, jakby zebrało się kilku geniuszy, jakiś Master of Psychology i stworzyli taki, a nie inny program. I słuchaj, to w jaki oni sposób jakby wyłapywali nasze zdania, podczas, wiesz, zwykłej gadki przy basenie, jak potrafili dalej to pociągnąć, wyciągnąć, zahaczyć drugą stronę o to i tak dalej, i tak dalej. I jak tak, wiesz, od słowa do słowa powyciągać rzeczy, o których byśmy się w życiu... Mistrzowie, pod tym względem szapoba, serio. Tak, no, ale nie ukrywajmy, że robili trochę, może brzydko mówiąc, ale siatkę z mózgu. Bo jednak nawet kiedy siadasz na kanapie i oglądasz te sceny, które się dzieją w drugiej willi, no to, kurczę, to są też sytuacje, które są wyciągnięte czasami z kontekstu. Tak, ale wiesz co, ja właśnie miałem to podczas oglądania drugiego sezonu i dopiero do mnie tak dotarło, jakby, wiesz, jak tamte osoby też przeżywały, potem też robiłem rewatch swojego sezonu, jak my to przeżywaliśmy i miałem takie, okej, dobra, wy będziecie mieli swój program, wy będziecie mieli swoje statystyki, swoje pieniądze, które na tym zarobicie, wszyscy będziecie szczęśliwi, a my zostaniemy, znaczy wiesz, dzięki Bogu, ja nie, no bo jestem jakby, mam silny mental, ale znam osoby, które gdzieś tam to mocniej przeżyły, a nas zostawicie z takim rozwaloną banią. Wiesz o co chodzi? Że jakby jedziecie po naszych emocjach, pierzecie nas, żeby mieć ten content, po czym nagle powiecie, o super, było pa. Wiesz o co chodzi? No nie każdy musi sobie z tym poradzić. Ja sobie z tym poradziłem, no bo jakby pobij mnie, ja się nie popłaczę. No chyba, że mnie zdradzisz. Ale a tak to, no dopiero po roku do mnie to dotarło, że jak już ta cała euforia minęła, że byliśmy tak naprawdę tylko takim, no, materiałem do przerzucia, wyrzucenia i przyjdą następni, wiesz, i zarobią kolejny hajs, tak. Nie? No właśnie, tym bardziej, że nie wszyscy wygrywają pieniądze, więc tak naprawdę niektóre osoby wracają do domu z niczym. Tak. Często z niczym, dosłownie. Znaczy, wiesz, niektórzy wygrywają pieniądze, niektórzy wygrywają program. Prawda. Prawda, no i właśnie tak patrząc z perspektywy czasu, program dał ci dużą rozpoznawalność. Mhm. Na pewno twój Instagram bardzo wygrana się zwróciła już, tak. Okej, to jest bardzo słuszna uwaga.
No nie, no to jest prawda, jednak gdzieś to się przełożyło na rzecz, która ma większe znaczenie niż wygrana w programie. Totalnie. I pytanie, jak właśnie się zmienili twoi odbiorcy, bo gdzieś tam wcześniej celowałaś bardziej, wydaje mi się, że w ten make-up artist. Teraz trochę zmieniłeś ten content, który na TikToku jest trochę prześmiewczy. Często śmiejesz się z sytuacji, które z życiowych po prostu sytuacji. Na Instagramie widzimy cię często w różnych wydaniach, bym powiedział. No właśnie, jak tworząc content, jak ty na to wszystko patrzysz? Wiesz co, i teraz tak, ja malowałem przez 6 lat, jakby też studiowałem to i makijaż był dla mnie jakby ogromną częścią życia. Przez 6 pracowałem dla marki X jako wizażysta i przez 6 lat podróżowałem po całej Polsce. I wiesz, z czegoś, co było na początku artistry, tak jak wiesz, studiowałem, pracowałem na sesjach i tak dalej, tworzyłem kostiumy, wiesz, to było po prostu gdzieś tam to zmieniło się w takie, wiesz, chałturzenie, wiesz, co chodzi, malowanie 12 głów dziennie i tamta praca, mimo wszystko była to praca w korpo, totalnie zabiła we mnie jakby tą taką, wiesz, pasję do makijażu. I w momencie, kiedy ja skończyłem pracę tam i zacząłem pracę jako influencer, mówię, dobra, okej, mogę zajmować się tym makijażem, mogę być w tym świecie beauty, natomiast niekoniecznie chcę malować ludzi. Wiesz, ja jakby mogę tworzyć swoje kosmetyki, mogę recenzować te kosmetyki, mogę, wiesz, jakby wyrażać swoją opinię na temat kosmetyków, natomiast tak mi to, że tak powiem, brzydko obrzydziło malowanie drugiej osoby, te 6 lat chałturzenia, że ja stwierdziłem, że daję sobie teraz taki urlop od malowania kogoś, robię wszystko dookoła i co związane z tym makijażem, natomiast nie chcę siedzieć i malować osób. Jakby nie, nadal czuję się na tym odwyku, a to jest drugi rok, więc nie wiem, ile czasu musi minąć. Natomiast każdą z moich platform traktuję inaczej. Instagram to jest gdzieś tam właśnie takie i trochę ciuchy, i te różne odsłony, i to, co się dzieje na bieżąco, traktuję to bardziej taką stronę wizualno-modowo, wiesz, estetyk. Instagram to jest totalne śmieszki, bo ja uważam, że... TikTok, przepraszam, tak. Że TikTok od tego jest. TikTok to ma być aplikacja lekka, lajcikowa, szybka i w moim przypadku, tak jak na Instagramie się sprawdzają te treści bardziej takie ładniejsze, że tak powiem, tak na TikToku w ogóle to nie idzie, tam jest zupełnie inna publika i tam właśnie moja publika lubi lajcik, śmieszki, heszki i tak dalej. Natomiast YouTube'a traktuję jako wgląd w moje codzienne życie, już takie zakulisowe, czego nie widać ani tu, ani tu, więc fajnie. Podoba mi się ten podział na 3 różne platformy, 3 różne tematy i na tej każdej z tych platform można zobaczyć inną odsłonę mnie, co uważam, jest super. Tak, jest super, moim zdaniem również, tylko problem się pojawia w momencie, kiedy tworzysz content, bo nie tworzysz tak naprawdę jednego contentu, nie wiem, idąc gdzieś na event, idąc gdzieś na nagrania, tylko tak naprawdę na każdą platformę tworzysz inny content w innym trochę wydaniu siebie, więc tak naprawdę ta praca się bardzo rozszerza. Tym wszystkim zajmuje dużo więcej czasu tylko niż właśnie, normalnie. Wiesz, co chodzi? Ja mam wiele osobowości, wiele twarzy, wiesz, co chodzi? Tak. I ja stwierdziłem, że każdą z tych twarzy pokażę po prostu na innej platformie. I mój widz z TikToka niekoniecznie jest moim widzem z Instagrama i osobno. I uważam, że to jest super. I nawet, wiesz, w kontekście takich współprac. Wiesz, jakby jest klient, który bardziej kieruje się w śmieszki, heheszki, zgłosi się, żeby zrobić to na TikToku. Jest klient, który woli mieć bardziej rzeczy estetyk, to wtedy idzie po prostu na Instagramie, więc dla mnie to jest podział idealny. No, i się sprawdza, tak. W moim przypadku się sprawdza, nie wiem, czy się sprawdza w przypadku innych, w moim tak. Tak, no teraz patrząc tak, że tak powiem, od backstage na to wszystko, to faktycznie powiem ci, że masz łeb. Dobrze to rozgraniczyłeś mimo wszystko. Powiedz mi, jeżeli chodzi o twoją grupę odbiorców na Instagramie, kto to jest głównie? Kobiety? To są głównie kobiety i w moim wieku. Na szczęście, ja zawsze celowałem w mój target wiekowy, ponieważ z tym targetem wiekowym, że tak powiem, najlepiej się dogaduję i mi się to udało. Jak wejdę w statystyki, to są najwięcej z osób 24-30 bodajże, więc super. Ale pewnie na TikToku to jest trochę mocno. Tak, zdecydowanie. To powiedz mi... Ale ci właśnie, zauważyłem, młodsi na TikToku są najkochańsi, najszczersi i najbardziej oddani. No właśnie, od razu nawiązałeś do mojego pytania, które chciałem ci zadać, mianowicie od tego Instagrama, bo jednak, tak jak powiedziałeś, pokazujesz tam
od innej strony siebie, ale również przy tym wszystkim bywa hejt. Jak ty na to wszystko patrzysz, kiedy faktycznie czytasz niektóre komentarze, które są... No, ja coś ci powiem teraz ciekawego, że byłem święcie przekonany, że idąc do tego programu jako, wiesz, jedyna para jednopłciowa i można powiedzieć pierwsza w tak dużym programie, bo jakby, dobra, pojawił się tam gdzieś tam ten Prince Charming, czy tam, wiesz, Top Model i tak dalej, ale wiesz, to był program, który poszedł na ileś dziesiąt tam krajów, wiesz, tak. Do mnie pisali ludzie z Brazylii, zewsząd po tej programie, premierze tego programu. Ja byłem pewien, jakby mówię, dobra Bruno, mówię, będzie dramat. No jesteśmy w takim, a nie innym kraju, który gdzieś tam idzie do przodu, ale bardzo powoli, pod względem świadomości. I ja mówię, będzie dramat. I jakie było moje zdziwienie, możesz mi teraz, dobra, możesz mi nie uwierzyć, ale uwierz mi na słowo, że hejtu nie było żadnego. Pojawiła się może jedna prywatna wiadomość ze słowem niecenzuralnym, a Dien to wtedy nie skłamał. I dostaliśmy tyle miłości, tyle, wiesz, pojawiały się wiadomości, że wiesz, od dziewczyn, typu, że oglądałam z chłopakiem i totalnie zmienił zdanie, że to, że tamto, że ja z Brunem oraz odcinek The Last of Us, ten jeden, jedyny, zrobił więcej dla społeczności LGBT niż wszystkie parady tego świata, wiesz, co było dla mnie takim wow, no ogromnym jakby komplementem i naprawdę bardzo się cieszę, że ten program miał też swój walor edukacyjny, tak. Bo koniec końców pokazaliśmy, że nie chcę teraz nikogo obrazić, jakby mówię teraz bardzo kolokwialnie i jakby wiesz, że najmniej normalna para była bardziej niż normalna niż większość normalnych par. Bardzo niby słowa normalny, uważam, że to jest najgorsza z inwektyw możliwych. Natomiast no i właśnie pokazaliśmy, że jesteśmy po prostu jak każda para, a nie to, co się gdzieś tam mówi i tworzy w mediach. I zdziwisz się, bo ci uwierzę w to, bo nawet biorąc w przykładzie ostatnią edycję, to faktycznie dziewczyny były bardzo ciepło, pozytywnie odebrane z tego wszystkiego. A znowu najbardziej emocjonalną parą była Amanda i Cornell. I to oni obrywali, no muszę tak powiedzieć, że to obrywali po dupie. Czy to powinno mieć miejsce, czy nie, to już nie mi oceniać. Więc faktycznie te normalne pary bardziej obrywają. I faktycznie wy byliście zarówno wy, jak i dziewczyny w tej edycji. Naprawdę bardzo ciepło i fajnie, w fajny sposób to wszystko wyglądało. Tak, też tak uważam. Czekaj, skupiłem wątek. O czym wcześniej gadaliśmy? Bo przyszliśmy do... odnośnie hejtu, dobra. Hejcie, no. Ale powiedz mi, czy kiedy czytasz, w ogóle czy czytasz komentarze na Instagramie? Tak. I na TikToku też. Wszystkie. Na TikToku się hejt częściej pojawia. Ale to jakby nie stricte mojej osoby, tylko treści. Bo ludzie biorą, uważam, TikToka zdecydowanie za poważnie, co też mnie bardzo dziwi, że ludzie nie potrafią rozróżnić żartu, satyry, sarkazmu, kiedy ja na przykład jestem bardzo ironiczny i sarkastyczny. Ale dopiero w momencie, kiedy bardziej zacząłem pokazywać, wiesz, swoje poczucie humoru, swoje poglądy i tak dalej, bardziej uaktywnił się ten odbiorca, który zamiast pisać o Jezu, super, najsłodszy, zaczyna, wiesz, o swoje zdanie gdzieś tam i uczę się dopiero teraz po tym roku, uczę się tak naprawdę dopiero teraz tego internetu i zaczynam go tak naprawdę odczuwać, że nie wszystkim się dogodzi i czasem to, wiesz, jak ludzie mają pretensje i do czego, wiesz, ostatnio poszedłem sobie na koncert Fagaty, słuchaj. To był zupełnie spontan, totalny, ze znajomymi w Radomiu. No i wiesz, wrzuciłem sobie z tego story, no jakby, wiesz, jestem no tak. Na imprezę, wrzucam sobie story. Słuchaj, to, co się podziało w wiadomościach, jak ludzie się spruli, że jak ja mogłem, własna matka się jej wstydzi, ty dorosły facet. I ja miałem takie, girl, mówię, po pierwsze to widzę, że ty więcej wiesz o niej niż ja. Ja mówię, po drugie, ludzie, dajcie się bawić, jakby dajcie się bawić. Mówię, to teraz mam 30 lat, to mam siedzieć jakby, co? W dresach w domu i oglądać... Z krzyżówką. Na przykład. No i dlaczego tego nie robisz? Bo życie jest fajne, słuchaj. Tak. I z krzyżówką sobie jeszcze posiedzę... Jeszcze na to czas. Jeżeli będzie na to czas. Oby nie. Dokładnie. Ale no, tu nie ma co się dziwić, bo jednak TikTok
rzadko przez ludzi jest odbierane jako faktycznie taką formę, gdzie wchodzisz i... Aż się oplułem. Gdzie wchodzisz i chcesz się rozerwać w 100%, bo faktycznie tak jest w rzeczywistości, a ludzie to odbierają jako, nie wiem, stawiasz content i ty musisz być poprawny politycznie, wszystko musi być idealne. Tak. Dlaczego? Dlaczego? To jest... Wiesz co? To jest dla mnie rzecz też niezrozumiała i tego nigdy nie zrozumiem, że ludzie mają tupet wymagać tego, że inni będą tacy, jak oni sobie tego wymyślili. Tak. Jakby kto dawał prawo do tego, żeby w ogóle tak sądzić, myśleć, że ktokolwiek będzie żył tak, jak wy tego chcecie, że wy jesteście tą alfą i omegą wszelakich cnót i co powinno się, a czego się nie powinno. Jakby to jest moje sumienie, moje poglądy, moje doświadczenie życiowe. Jeżeli ze mną jesteś super, jeżeli nie, też zrozum, że ja mogę odbierać życie inaczej, tak samo jak ja rozumiem, że ty odbierasz życie inaczej i nic mi do tego. Ale powiem ci, że z wieloma osobami, jak rozmawiałem, to zawsze podkreślały to, że ludzie w internecie oczekują tego, że twój wizerunek, który był przedstawiony na początku, będzie do samego końca taki sam. I jakbyś nie miał w ogóle prawa, nie wiem, zmienić włosów, nie wiem, przefarbować się, zmienić coś w wyglądzie twarzy, tak, zmienić ubiór, wszystko. To jest też ciekawe i to też właśnie pojawiła mi się na myśl ostatnio w związku z tymi właśnie pierwszymi gdzieś tam oburzeniami ludzi, że ja miałem ten taki, wiesz, krystalicznie czysty wizerunek tego idealnego, zranionego chłopaka z programu, który kochał i miał, wiesz, cudowne wartości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak jest jakby nadal. To się nie zmieniło. Natomiast czego nie pokazano w programie, to też tej mojej drugiej strony, która się pojawiła. Ale no, jakby czas antenowy był krótki, czyli wiesz, tego właśnie sarkastycznego, dowcipnego, ironicznego, trochę takiego sassy, wiesz o co chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Kolesia z ogromnym dystansem do świata i do siebie. Ja serio chciałbym odbierać, brać życie na poważnie. Ja tego nie potrafię. Ja mam ogromny dystans do siebie, do życia, do otaczającej rzeczywistości, ale wiesz co, przez to też mi się żyje lekko. Dziękuję za to rodzicom. I na początku jakby było mi z tym fajnie, wiesz, bo było idealnie, było czysto i było klarownie i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam to pielęgnowałem bardzo, żeby było, wiesz, u pitu, pitu, tak, grzeczny jak Ania Lewandowska. Ale, ale w pewnym momencie jakby nie, że mi się odechciało, tylko chciałem jakby też zaprezentować jakby no, szerokie spektrum mojej osobowości i jakby no i albo to weźmiesz, albo no nie, no i wiesz, i ludzie nagle, wiesz, mi piszą, że się zmieniłeś, bo nie, się nie zmieniłem, tylko widzicie nagle część mnie, której nie widzieliście w telewizji i dla mnie to jest to, że ludzie jakby sami tworzą sobie obraz osób w internecie, sami sobie tworzą te wyobrażenia, sami sobie dopisują i fascynuje mnie też to, że ludzie myślą, że nas znają, a widzą naprawdę 10 minut naszej codzienności i... Żeby to było 10 minut. Żeby to było 10 minut. I to jest dla mnie też fascynujące i ja sam się tego uczę. I Ola świadkiem, jak często jej wysyłam screenshoty, mówię, Jezu Ola, zobacz, mówię, co mam robić, co mam robić? Nic, zostaw, to mówię, za dwa dni to przejdzie bokiem, więc... Tylko ja też tak patrząc na to wszystko z boku mam... myślę sobie, że to też jest w pewien sposób urozmaicenie twojego kontentu. Jakby to się nie nudzi. Cały czas jest coś nowego, świeżego, co może przyciągnie nowego odbiorcę, a nie cały czas lecimy tym samym schematem, który będzie powielany przez... Ale wiesz co, mi też na przykład nigdy nie zależało na być lubianym, bo ja jakby też za dzieciństwa nigdy nie byłem lubiany, umówmy się. Ja jestem z mojej miejscowości, zawsze byłem inny, dziwny, a no, wiesz o co chodzi. I nie było dnia, jak nie słyszałem jakiegoś, wiesz, pocisku w moją stronę, ale cieszę się, że tak było, bo to mnie bardzo zhartowało. Mi od zawsze, jakby no nie zależało mi na tym, żeby być lubiany. Ja zawsze miałem założenie, że albo mnie kupujesz takim, jakim jestem, jest super, albo thank you next, nigdy nie chciałem się pod nikogo przypasować i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam tak samo, że poznajecie mnie jakby bardziej się otwieram i albo ze mną zostajesz, bo jestem taki, jaki jestem, albo jak ci się nie podoba, to zeskroluj dalej. No thank you next. Thank you next, dokładnie. Thank you. To powiedz mi, jeżeli chodzi o twój taki proces twórczy i przygotowania treści, jak to u ciebie wygląda? Totalny spontan. Niczego nie planuję. Ja mogę mieć, wiesz, 3 dni takie, że leżę i mam zaćmę,
a potem mogę mieć 3 dni takie, że mi się pojawia tyle pomysłów, że napieprzam sobie na zapas wszystkiego. A nie czujesz takiej presji otoczenia, że musisz nagrywać w momencie, nie wiem, kiedy widzisz, że inni twórcy internetowi dodają, nie wiem, posty, od razu relacje, powiedzmy, nie wiem, nawet jak idziesz na event, że te posty są od razu, rolki, wszystko jest sklejone i nie masz takiej odgórnej presji, że kurczę, ja też muszę. Nie, bo ja wolę sobie spokojnie usiąść, wszystko zmontować i wrzucić. Jak na przykład wczoraj byłem sobie na evencie, ja tą relację zrobiłem sobie wieczorem na spokojnie, żeby było ładnie, wiesz, elegancko i tak dalej, i tak dalej. Nie, wiesz co, ja wolę zrobić 2, 3, 4, 5 TikToków, które będą miały po 100 000 albo 1 000 000 wyświetleń, niż nawalać ci 30 pod 2000, bo to jest, no, bez, no tak, to jest prawda. Co chodzi. Tak, go big or go home. Tak jak tutaj wspomniałeś o evencie. Eventy też bywają, że tak powiem, no kontrowersyjnym trochę tematem, bo pytanie, czy to jest event i idziesz, żeby, nie wiem, spotkać się ze znajomymi z branży, żeby, nie wiem, poznać produkty, film, cokolwiek, czy idziesz, żeby się pokazać? Idę, bo to jest moja praca. Idę, bo to jest bardzo przyjemny element mojej pracy. Idę, bo trzeba budować relacje z ludźmi i z klientem. Idę, bo można się spotkać ze znajomymi, których uwielbiam, a w świecie Influ sobie naprawdę poznałem wielu fajnych, szczerych znajomych, więc bardzo lubię z nimi spędzać czas. Jest to kolejny materiał do zrobienia kontentu, który trzeba robić, więc jakby biorę to jako część pracy. Natomiast przyznam się bez bicia, że też nie spędzam na eventach nie wiadomo ile czasu, bo wbrew pozorom jestem bardzo osobą aspołeczną i spędy ludzi mnie męczą. Więc robię, co mam zrobić i się zawijam. No tak, no i to bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że niektóre osoby, które oglądają tylko to, co się dzieje na Instagramie, mają takie poczucie, o, przyszedł pokazać się, że jest. Co jest bardzo błędnym rozumieniem, bo faktycznie osoby... Ale no nie ukrywam, jakby to też jest ważne. Też trzeba budować świadomość swojej osoby. Oczywiście. Natomiast że tak. Bardzo ważne jest dla mnie od zawsze budowanie super relacji z klientem. I myślę, że wychodzi mi to naprawdę fajnie. Skoro wracają, to znaczy, że jest git. Pieniądze się zgadzają, to jest najważniejsze. Mogłbyś jeszcze bardziej zgadzać, no ale nie narzekam. Słuchaj, wszystko z czasem. Dokładnie. Nie można mieć wszystkiego od razu. Zanim przejdziemy jeszcze trochę minimalnie do twojego życia prywatnego. A możemy maksymalnie. 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 Dobra. Ja lubię ciężkie pytania, ekstremalnie. Ja nie lubię takiego pitu-pitu. Ekstremalnie albo wcale. Dobra, to zanim przejdziemy do tego, to porozmawiamy jeszcze, tak jak wspomniałeś, o twojej twórczości muzycznej. No właśnie, bo myślę, że widzowie nie mają w ogóle pojęcia, o co tutaj chodzi. Znaczy twórczość muzyczna to jeszcze za dużo powiedziane. Natomiast ja od 8 roku życia śpiewałem. Najpierw przez 10 lat w chórze, potem przez 3 lata w zespole wokalnym. I szło mi to naprawdę, powiem nieskromnie, bardzo dobrze. I ja od zawsze chciałem gdzieś tam wiązać swoją przeszłość z muzyką. Natomiast jakby to, wiesz, żeby nagrać piosenkę i tak dalej, na to też są potrzebne pieniądze. A u mnie na przykład w domu się nie przelewało. Moim planem B zawsze było nie śpiewanie, tylko makijaż. I gdzieś tam ten plan B wypalił, natomiast cały czas gdzieś tam to śpiewanie w głowie było, ale zawsze robiłem to bardziej na scenach amatorskich. Chciałem zawsze, żeby to się przerodziło w pieniądz, natomiast no nie miałem takiego, że tak powiem, zaplecza, ani finansowego, ani znajomych i tak dalej. No i życie potoczyło tak się, jak się potoczyło, że skupiłem się na tym makijażu, na tym wizażu i potem w międzyczasie pojawiło się takie zjawisko jak influencer. I ja pomyślałem, okej, dobra, mówię, jak nie śpiewanie, to może pójdziemy w to, a to mi da przepustkę do tego drugiego, planu A. Tak. Więc w tym roku chciałbym na maksa, kiedy w końcu mam ten czas, wrócić do swojej pasji z przeszłości i mam nadzieję, że fajnie się to rozwinie, ponieważ mamy tutaj z moimi menadżerami zrobiony, że tak powiem, koncept i plan na ten rok. Fajnie, jakby się ziściło. Też jakby, może inaczej, nie jestem nagrzany, że o, muszę śpiewać, wydać gluto piosenkę, żeby wydać, bla. Wolałbym robić to powoli i żeby wyszło z tego coś fajnego i to coś fajnego się samo obroniło. Nic na siłę, wiesz o co chodzi. Bardziej mi zależy na powrocie na razie do tego śpiewania dla samego siebie i pasji, a potem, żeby to jakoś fajnie ewentualnie, wiesz, rozkwitło. Tak.
w przyszłości. Bardzo bym chciał, żeby ten mój plan A od samego początku dzieciństwa się zrealizował, chociaż minimalnie. Oczywiście, że tak, to tym jest... bardziej, że masz możliwości teraz. Totalnie. Plan B ci na to pozwolił. Tak. Ale zastanawiam się, w którym stylu by to szło, bo... Ostatnio rozmawialiśmy właśnie z Olą, z tej moją obecną panią menadżer, że ja uwielbiam muzykę lat 2010. Wiesz, Chris Brown, Teo Cruz, David Guetta, klubowa, elektro. Okej, okay, no. Powiem ci, że mnie lekko zszokowałeś. Czemu? Nie obstawiałem tego. A zobacz, że to... Albo nie powiem, bo ktoś mi sprzeda, znaczy podwędzi mój pomysł. A kiedy możemy się spodziewać pierwszych efektów? Nie wiem. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że w tym roku. Tak jak powiedziałem, nie chcę się spieszyć, wolę zrobić coś tak jak z TikTokami, wiesz o co chodzi? Tak. Raz, a porządnie, tak. Niż jakieś buble, które gdzieś se zginą, wiesz. Tak. W przestrzeni i byłaby to po prostu kolejna piosenka kogoś z internetu. No, wiem, rozumiem, wiesz, jak to wygląda, chodzi. Tak. To przechodząc do twojego życia prywatnego, powiedz mi, jak twoje życie z twoim partnerem... Świetnie, rewelacyjnie. Ale czekaj, nie dokończyłem pytania. Jak się zmieniło od czasu programu? Zmieniło się tak, że w końcu będziemy razem mieszkać. Musiało jeszcze rok minąć, ale jakby... Ten program też był skokiem milowym pod względem zaufania, poznania siebie i tak dalej. I w międzyczasie zostaliśmy ojcami dwóch psów przepięknych jamników, które jeszcze bardziej nas zbliżyły i w końcu razem zamieszkamy teraz już w przyszłym miesiącu, z czego się bardzo cieszę. Trochę się boję, ponieważ ja, tak jak powiedziałem, nie jestem osobą stadną. Ja uwielbiam spędzać czas ze sobą i tak jak fajnie jest, jak jesteśmy razem z Brunem, tak samo fajnie jest, jak jesteśmy osobno, bo mam czas gdzieś tam na swoje, wiesz, pierdy. Natomiast jaram się bardzo, bo 4 lata życia na odległość, w sensie nie jest męczące są dojazdy. O, może tak. No jednak mając możliwość mieszkania razem, to jest na pewno dużo większy komfort i dużo bardziej, no, relacja wchodzi na kolejny poziom. Tak, natomiast moim warunkiem było wynajęcie dużego mieszkania, żebym mógł się 3 pokoje dalej zamknąć. Well. I wyjdzie na to, że będziesz 3 pokoje dalej cały czas siedział. Nie, ale wiesz, jak mnie wkurzy, ale będę chciał zrobić swoją robotę, to wiesz, o co chodzi. Wiem, rozumiem w 100%. Powiedz mi... Tym bardziej, że powiedział, że jak się przeprowadzi do Gdańska, to już chce mniej pracować, a ja takie, czyli częściej w domu. No to nie fajnie, jakby rozumiem to... Nie, no jakby bardzo się kochamy i wszystko, ale tak. Właśnie fajne jest to, że tak jak oboje mamy wspólne życie swoje, które uwielbiamy i celebrujemy, tak samo każdy z nas ma swoje życie i swoje pasje i bardzo lubimy tym pasją się oddać, nawet w dni wolne, jak jesteśmy razem. To wiesz, ja nigdy nie zrozumiem takich par, które w momencie, jak są razem, to są taką jednością i bytem. Wszystko razem. I my szukamy garnitury dla mnie, my szukamy zapachu dla... Tak. Jezus. Tak. No. Tak, mnie też to osobiście dziwi, bo... Fascynujące zjawisko. Tak. Sam powiem ci szczerze, że jestem typem, który jak jest sam w domu, to jest po prostu raj na ziemi. Ale wiesz, to moja siostra ostatnio mówi, a no Bruno sobie pojechał z koleżanką na wakacje, to było takie, co? Sam z koleżanką? A ja takie, no i? Wiesz, ja Jacka nie puściła. A ja mówię, okej. A ja sobie zaufanie. Zaufanie, wiesz, zaufanie, ale też jakby, yo, no chcesz sobie spędzić czas ze swoją znajomą, to... Go for it. Wiesz, chcesz iść na balet, idź i zadzwoń rano, że żyjesz, jakby... Jak nie zadzwonisz, to się zacznę martwić. Dokładnie. Więc no... Ale powiedz mi, jak wygląda odbiór waszej miłości? Bo jednak pokazujecie to na Instagramie. Czy zdarzają się negatywne komentarze i faktycznie, że ktoś ci na przykład w DM-ach... No, ludzie, nie będę cytował może, ale ludzie potrafią powiedzieć wiele przykrych rzeczy, które potrafią... Zabolać tak, no właśnie się tego spodziewałem, ale tego nie ma. Ludzie uwielbiają nas razem i jak wrzucimy coś razem, zdjęcie, TikToka, cokolwiek, to jest, czy YouTube'a, jest wystrzał. Ludzie jakby wtedy liczby się bardzo fajnie zgadzają, są bardzo miłe i cieszę się, że razem zamieszkamy i będziemy jeszcze mogli więcej wspólnego kontentu. Ludzie nas uwielbiają jako duet. Jakby razem uważam, że jesteśmy totalnie silniejszym bytem niż pojedynkę. Natomiast jedyne co... Na początku machałem na to ręką,
A teraz to jest takie, jakby, mi to nawet nie denerwuje, tylko to jest takie, jakby znowu, że ludzie w komentarzach, ale to jest rzadkość, mhm. O, tak, ty, a już nie pamiętasz, jak cię zdradził, jakby, guys, jakby my mamy to przegadane, wiesz o co chodzi, już dawno, dawno temu. Przeszłość zostawmy za sobą. Przepracowane i serio, ja mam wrażenie, że my to bardziej przepracowaliśmy szybciej niż ludzie. Jakby, tak. Ile będziecie dalej to przeżywać? Jakby, guys, skoro my to przeżyliśmy, to może pora też, żebyście to, jakby, wiesz o co chodzi, jakby co, mam dalej płakać kolejny rok, jakby... Jakby wiem, że to fajnie wyglądało w telewizji, no ale jakby no... Proszę was. Ludzie zresztą lubią na takie rzeczy popatrzeć. Tak, i wiesz co, i fascynujące jest to, że jakby ludzie często są w takim miejscu, w którym ja byłem przez programy, że wiesz, zdrady bym nie wybaczył, tak. Nie wybaczyła. Tak. Jakby ostatnio to napisałem, dobra, wszystko przed tobą. Więc jakby, wiesz, dopóki nie znajdziemy się w jakiejś sytuacji, to jakby się nie deklarujmy, please, bo życie nas tak zweryfikuje. I ja też się nauczyłem, mówię to po raz setny, że nic nie jest zero-jedynkowe, że zdradza zdradzie nierówna, mhm. Totalnie. Przede wszystkim, jeżeli nie znajdziemy się w danej sytuacji, nie wiemy też, jak nasz organizm zareaguje na pewne sytuacje. Oczywiście. Bo co innego możemy być przygotowani, że nie wiem, wchodząc na, nie wiem, egzamin w szkole muzycznej, ty staniesz na scenie i, nie wiem, odśpiewasz, zagrasz cokolwiek, a koniec końców wyjdziesz i cię ciało sparaliżuje. Tak. I wiesz co, ja naprawdę, może nie tyle, że życzę, bo ja nikomu źle nie życzę i nikomu nie życzę zdrady, bo to jest okropne uczucie. Natomiast tym wszystkim osobom, którzy właśnie robią takie, wiesz, przytyki, deklaracje i się wymądrzają, nie tyle życzę zdrady, co jakiejś sytuacji w życiu, z której właśnie zdadzą sobie sprawę, że łatwo jest mówić. Wiesz o co chodzi? A że życie to jest... Ale powiedz mi, czy faktycznie po programie przepracowaliście tę zdradę, było wszystko ok, ale czy w twojej głowie nie pojawiały się myśli, że była zdrada, a może o czymś jeszcze nie wiem, co na przykład w programie nie wypłynęło? Wiesz co, nie skupiam się na tym. Bruno wie, że jeżeli coś by się takiego stało, no to na rapa, bo jakby... I tu też... Bardzo, że niekontrowersyjna opinia, ale ludzie są troszkę w szoku, jak ja to mówię, że ja totalnie jestem osobą związkową. Nie potrzebuję drugiej osoby do życia, bo jestem świetnie ze sobą. I to, że ja jestem z Brunem w związku, to jest totalny przypadek. Jakby stało się, dogadaliśmy się, było fajnie, okej. Okay. Natomiast w momencie, kiedy nasz związek by się, nie daj Boże, rozpadł, nigdy w życiu nie chciałbym być znowu w związku. Nigdy w życiu, ponieważ... To zacytuję Edytę Górniak, jedna z niewielu rzeczy mądrych, którą powiedziała, że bycie niezależnym finansowo singlem to jest ogromny luksus. Ogromny luksus, niesamowity. A bycie w związku to jest straszne, znaczy nie straszne, ale ogromne poświęcenie. To jest pójście na kompromisy, to jest wyrzeczenia się wielu rzeczy, jakby umówmy się. I tych cielesnych, i niecielesnych, i emocjonalnych, i nieemocjonalnych. Więc jest ogromna, ogromna praca. I szczerze, czy ja bym chciał ponownie wejść w coś takiego? Nigdy w życiu. I wynika to tylko i wyłącznie z mojej wygody. Więc jest cudownie, niech trwa to wiecznie. Marzy mi się ślub, marzą mi się zaręczyny. I przeżycie z Brunem do śmierci. Natomiast oboje wiemy, tak samo jak ja bym coś spieprzył i tak samo on, no że nara, że jakby bycie w związku jest super, ale też nie jest to rzeczą niezbędną do życia. No i tak jak wspomniałeś tutaj o ślubie, zaręczynach, już tych bym powiedział rzeczy na wysokim etapie związkowym. Czy pojawiały się u was takie myśli, żeby coś w tym kierunku poszło dalej? Oczywiście, że tak. Ja cały czas czekam i wywieram już presję. Znaczy, ja wiem, że Bruno też chce, ale się boi, że powiem nie. Dlaczego? Nie wiem, bo on się wszystkiego boi. Aha, okej. Okay. On bardzo bierze życie ostrożnie, więc myślę, że musi pomieszkać razem, żeby zobaczyć i się przekona i wtedy będzie, wiesz. O, ja to współczuję mu tej presji. Nie, już wiesz, to, ja się z tego śmiejemy bardziej. My bierzemy też w ogóle bardzo życie z dystansem, czego też ludzie czasami nie rozumieją, bo tak jak na przykład, kiedy właśnie robiliśmy sobie, wiesz, śmieszki z tych zaręczyn, to wiesz, a dlaczego ty się nie oświadczysz, a dlaczego wierzysz presję, jakby calm down, bo takie mamy poczucie humoru. No i to jest to, czego ludzie czasami nie potrafią wyczuć. I czego nie mają.
To był trafny punkt. Jędrze, ja Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Również dziękuję. Szybko minęło, szkoda, że już koniec. I co bym chciał Ci życzyć? No przede wszystkim tego, żeby Ci się na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej wszystko powiodło. Dokładnie. I oczywiście, żeby ta sfera muzyczna się rozwinęła tak, jak sobie wymarzyłeś. Żeby była tak, jak jest teraz, albo i lepiej. Dokładnie. Dzięki. Tobie również życzę najlepszego. Dzięki bardzo. I Wam również.